Pan Robert? Dzień dobry. Tak. Ja dzwonię z ogłoszenia, fajerwerki. Ogłoszenie aktualne? A o które chodzi? No, oboje uniknie, potrzebuję jakieś petardy na Sylwestra. Ale petardy wyrzutnie, bo nie wiem dokładnie o co panu chodzi. No, nie wiem, ogólnie... Kurde, no jak to panu powiedzieć? Moje dzieci bardzo lubią petardy, no to postanowiłem no w tym roku na Sylwestra coś lepszego kupić. Znaczy ogólnie jakby pan wszedł, bo ja już mam w sumie wszystko spakowane, ale jakby pan wszedł na naszą stronkę, tam są wszystkie fajerwerki wystawione po prostu. I ale ja tak bym chciał... Zobaczył, wybrał i byśmy się mogli ewentualnie spotkać. No dobra, na jakieś, nie wiem, jakieś rakiety, tylko szybko, no bo kurde, jeszcze na Sylwestra chcemy puścić. To niech pan wejdzie na stronę www. Nie, ja nie mam internetu, proszę pana. To rakiety, no to tak, no jeżeli chodzi o rakiety... Ale takie no konkretne, tak... konkretne, żeby je było tylko raz. Konkret. Trzy wyrzutnie, na przykład 64 strzały. Może być, coś konkretnego. No mam tak, mam wyrzutnie po 105 zł 64 strzały. Dobra, kaliber. dobra, powiem inaczej. Potrzebuję petardy takie, potrzebuję takie, wie pan, petardy, bo... Powiem panu tak prawdę, jak chłop chłopowi. Jak chłop dla chłopa. Potrzebuję coś, żeby pizło konkretnie, bo to... Żartowałem z tym Sylwestrem. To... Potrzebuję sąsiadkę nastraszyć, wie pan? W klatce chcę coś pierdolnąć, takiego konkretnego. Hukówki po prostu, bo on potrzebuje. Żeby też zadymiło całą klatkę, potrzebuje coś. Żeby sąsiadka oknem wychodziła, rozumie pan? No, wolę nie wiedzieć. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o dymy, no to świece dymne są. Nie, to ma być taki huk konkretny, ona wyjdzie na klatkę, a tam dym. Wie pan, ja jej to pod drzwi rzucę. Bo jej pies, nie wolno. Jej pies mi narobił na wycieraczkę i ona powiedziała, że ją to nie obchodzi. To ja jej też narobię na wycieraczkę. Tylko inaczej. No. Ja wie pan, ja jestem psychol, ja jestem człowiek nienormalny i ze mną się nie zadziera, ona powinna wiedzieć. No ale co ja mam do tego? No i ja potrzebuję, żeby pan mi pomógł, coś konkretnego, jakiegoś takiego, wie pan. Big, jakieś petardy big. No hukówki to ewentualnie... Hukówka to nie! Hukówki nie, bo ona głucha. Ja potrzebuję coś, żeby ona się naprawdę wystraszyła. Jak będzie trzeba... No, jak jest głucha, no to co? Jak będzie trzeba, to wrzucę jej do domu. Tylko musi mieć drzwi otwarte. No nie wiem, ja ogólnie nie chcę wiedzieć, co pan będzie chciał sobie z tym robić. No niech pan się określi, co chce i panu powiem, czy mam, czy nie. A jest opcja, żeby pan przywiózł i pan to podpalił? Bo ja to się boję, że mi w ręku piźnie, no. No i bo oszalałeś, człowieku. Nara. Słucham? To ładnie. Halo, Łukasz? Tak? No, ja zaraz będę u ciebie, tak? Już dojeżdżam tą... Już dojeżdżam. Do komprachcić. No do komprachcić. Dojeżdżam już. Zaraz będę u ciebie. Ale z kim rozmawiam? Słuchaj, trzymamy się planu działania, tak? Robimy tak jak mówiliśmy. Łukasz. No nie, ja nie za bardzo wiem, z kim rozmawiam, więc ciężko, nie wiem, czy to jest jakiś dowcip noworoczny, czy... Nie no, Łukasz, nie mów, że się wykręcasz teraz. Ja jadę, stary, 5 godzin do ciebie. Ale skąd? Co? No skąd 5 godzin? Ja z Gdańska jadę. To jak, stary? Dogadamy się, czy ni chuja? No, ale nie wiem, z czym mielibyśmy się dogadać. Dobra, trzymamy się planu działania, tak? To ja jestem za jakieś 20 minut u ciebie. 23 km jeszcze mam. I... No i działamy. Ekipa jest, czy nie ma? Nie ma. Nie ma ekipy? No to we dwóch działamy. Dobra, to ja będę zaraz. Dobra, a to naprawdę o to chodzi. Ty, bo ja jadę z córką do ciebie, tylko ona nie może się dowiedzieć, o co chodzi. Okej?
Dobra, z kim naprawdę rozmawiam? No wujek, wariacie, słyszysz? Wujek. Słyszę. No. Nie poznajesz mnie, Gabryśka Bąk z tej strony. Wariacie. Gabryśka Bąk. No, to my zaraz będziemy, to wstawiaj wodę na herbatę i robimy zadymę w domu. My wjeżdżamy do ciebie z drzwiami. Dobra? Dobra. Dobra, to trzymaj się i czekaj na nas. Pa, pa. Okej, pa, pa. Dzień dobry, pan Andrzej? Tak. Dzień dobry, proszę pana, ja chcę kupić kiszonkę z kukurydzy u pana. A, no dobrze, może pan nie kupić. To znaczy, to tatuś chce kupić, tylko że tatuś nie może rozmawiać, bo mu dzisiaj u dentysty ząbki wyrywali i on nie może mówić i ja mówię za tatusia dzisiaj. A no to dobrze, no a ktoś widział to ogłoszenie, tak? Tak, bo tacie jeszcze krew z pyska leci i on nie jest w stanie rozmawiać i ja mówię, chyba że ja dam tatusia, ale pan go nie zrozumie wcale. No to proszę podać tego tatusia do telefonu. Tato, pan chce z tobą rozmawiać i ten pan taki fajny chłop jest, wiesz, tak słyszę. DJ miksuje muzę, napierdalam w halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, ja zainteresowany jestem kiszonką z kukurydzy. A no to proszę przyjechać, obejrzeć i jeżeli pan jest zainteresowany, to może to jest kiszonka do kupienia, także tutaj nie ma problemu. Proszę pana, Słucham? I tata nie może, mu leci krew z pyska jeszcze. I to ja muszę mówić. I co pan mówił? Że zadzwońcie jutro i możemy porozmawiać. Możecie kupić te kieszonki, jeżeli chcecie. Ale jutro to dla taty będą wsadzać szufladę do buzi. Sztuczne zęby. No, dobrze. Co tam się dzieje, proszę pana? Nie, nic się nie dzieje. Chcecie naprawdę kupić tę kieszonkę, czy nie? No tak, chyba nie na niby, proszę pana, kochany. A pan będzie moim nowym wujkiem, jak przyjedziemy? Tak, możecie z wujkiem przyjechać. A nie, ja chcę, żeby pan był moim wujkiem nowym. Halo? To ładnie, jak oni w szoku tam. Dzień dobry, pani Kamila. Dzień dobry, tak, przy telefonie. I proszę pani, my idziemy kupić koszarkę puszczającą. Koszarkę bańki. Puszczającą bąki, tak. Super, nie ma problemu. I proszę pani, i może nam pani sprzedać taniej, bo babcia tylko dwie dychy dała i ja mam swoje 5 zł. Za 25 zł pani sprzeda nam, proszę. Sprzedam za 25. Jest, super. To ja dam pani buzi. Ja dam pani buzi, jak przyjedziemy. Super. I tata mówi, że my mamy 23 kilometry do Opola i wtedy tak. I my do pani przyjedziemy i w tym tygodniu chyba, cholera, dobrze. Nie wiem kiedy.
Dobrze, nie ma problemu. A pani kiedy pozwala nam przyjechać? Ja jestem cały czas. Możecie przyjechać, kiedy chcecie. I tato, pani powiedziała, że mamy przyjechać dzisiaj. Dzisiaj? Po kosiarkę puszczającą bąki. Tak, dzisiaj. Powiedz tatusiowi, że jutro. I tak pani mówi, że za 20 minut możemy przyjechać. To ładna kosiarka puszczającą bańki.